Mateusz Drozd, Jakub Sado, Norbert Ciepiela, Adrian Kuroń, Mateusz Kisiel, Krzysztof Sowiźrał, Damian Strzępa, Marcin Kuroń, Grzegorz Żuk, Daniel Sylwester. To skład zespołu prowadzonego przez Wiesława Szczepanka, czyli drużyny Borkowi Borek Wielki. Jest bramka dla zespołu biało-czerwonych w takim stroju jak zespół Borkowi, a bramkę zdobył Mateusz Kisiel. Cztery sekundy. Przekroczony czas wznowienia gry. Cztery sekundy jest na wznowienie gry. Rzut wolny dla zespołu żółto-zielonych, czyli dla drużyny Plonu Klęczany, którego grającym trenerem jest Krystian Woźniak. Rzutem rożnym wznowią grę zawodnicy zespołu Sklęczan. Borkowia rzutem z autu wznawia grę. Thank you.
jest bramka. Bramka wyrównująca dla zespołu żółto-zielonych, czyli dla ekipy plonu Klęczany. A bramkę zdobył grający z numerem 11. Daniel, przepraszam, Paweł Saj. Część pierwsza spotkania za nami, zmiana stron. Jeden do jednego pomiędzy meczu pomiędzy zespołami Borkowi Borek Wielki i plonu Klęczany. Za chwilę druga odsłona tego meczu, a ja proszę o przygotowanie się do kolejnego spotkania, którym naprzeciwko siebie staną zespoły Grodu Będziemyśl i zespół Piasta Wolica Piaskowa. Mecz po zakończeniu tego pojedynku. Naprzeciwko siebie Grod Będziemyśl i Piast Wolica Piaskowa. Proszę o przygotowanie się te zespoły. A teraz jest bramka, po której zespół z Klęczan obejmuje prowadzenie 2-1, a zdobywcą gola grający z numerem 9 Michał Olech.
mocne uderzenie Barkowi. Ładnym, plasowanym strzałem popisuje się grający z numerem 10 w zespole Barkowi Jakub Sado. Dwa. Rzut wolny dla zespołu żółto-zielonych Lonu Klęczanych. Thank you.
żółta kartka po tym przewinieniu grającego z numerem 7 w zespole plonu klęczany Mateusza Drozda. Rzut wolny dla drużyny Borkowi. Rozpocznie za chwilę grę rzutem wolnym. Zespół Borkowi. Trzecia bramka dla zespołu Olchowi i rezultatem teraz ostatnia minuta, różnica jednej bramki, czas zatrzymywany zgodnie z regulaminem turnieju. Rezultatem 3-2 dla drużyny Borkowi.